Posłowie Marta Golbik, Barbara Nowacka oraz Grzegorz Napieralski zadadzą pytanie w sprawie rekordowej liczby prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To pytanie jest skierowane do ministra zdrowia, a odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, pan minister Maciej Miłkowski. Bardzo proszę panią poseł Martę Golbik o zabranie głosu. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Szanowni państwo, oczywiście żałujemy, że nie ma wśród nas dzisiaj pana ministra zdrowia, bo mamy do czynienia z bardzo poważnym tematem. Myślę, że takim, który jest trudny dla nas wszystkich. Pytanie, czy wystarczająco robimy, żeby sobie z tym poradzić. 2031 to jest liczba prób samobójczych podjętych w ubiegłym roku, z czego 150 tych podjętych prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży zakończyło się zgonem. Najmłodsze dziecko miało 7 lat. Co więcej, około 40% z tych dzieci ponawia próbę samobójczą w przeciągu najbliższych 12-14 miesięcy. Dziennikarze Radia RMF zbadali, jak wygląda stan psychiatrii dziecięcej w Polsce i okazało się, że wszystkie oddziały psychiatrii dziecięcej, nie wspominając o tym, że jest ich po prostu za mało, są przepełnione, z czego część z nich jest przepełniona nawet o 150%. To oznacza, że nie ma tych dzieci gdzie położyć, często leżą na korytarzach przy swoich głowach, mając pudełka ze wszystkimi potrzebnymi rzeczami. Pytanie brzmi, co robi z tym Ministerstwo Zdrowia? Jaki ma pomysł na to, żeby zapobiec próbom samobójczym, trendowi wciąż narastającemu? Czy są jakieś kampanie społeczne? Czy są realne efekty reformy psychiatrii dziecięcej i w jaki sposób dzieci mogą się dowiadywać o tym, gdzie mogą znaleźć pomoc? Bardzo dziękuję i pozostały czas przeznaczam na pana posła Napieralskiego. Dziękuję pani serdecznie. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Napieralski. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, panie ministrze, stwierdzam, że zapaść opieki psychiatrycznej, psychologicznej, która trwa od lat, dopiero od niedawna zainteresowała wielu polityków i polityczki. Ale to bardzo dobrze, bo może to pomoże i przyniesie pomoc tak oczekiwaną przez nasze dzieci. Może to jest szansa na to, że poprawi się opieka zdrowotna. Panie ministrze, jakie państwo podejmuje środki, aby odwrócić ten haniebny trend? Każde samobójstwo młodego człowieka jest wyzwaniem dla nas dorosłych. Obciąża sumienia wszystkich, ale przede wszystkim obciąża sumienia tych, którzy mogą pomóc, a nie pomagają. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam pana ministra. Szanowny panie przewodniczący, marszałku, szanowna pani, szanowni państwo posłowie, temat bardzo istotny. Faktycznie z informacji Komendy Głównej Policji w roku ubiegłym po raz kolejny wzrosła liczba prób samobójczych, jak również i to o 39%, jak również liczba zamachów samobójczych, to jest o 22% do 156 skutecznych prób samobójczych. Coraz częściej mówimy o problemie zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, który jest bardzo istotny w zamachach samobójczych. I ten problem to jest problem bardzo złożony. Głównym elementem jest czynniki, które wpływają na to, są to indywidualne, psychologiczne, biologiczne, demograficzne, ale głównym elementem, głównym możliwością prewencji tego stanu jest dobra komunikacja w rodzinie, dobre relacje rodzinne i to jest głównym elementem, który wpływa na dobrostan dzieci i młodzieży i o tym to jest
główny element, na który należy zwracać uwagę, czyli to jest to, co pani mówiła, wzrost świadomości dorosłych, wzrost świadomości rodziców, aby z dziećmi rozmawiały, żeby z dziećmi byli szczerzy, żeby mieli dla dzieci czas. Jeśli chodzi o ten problem, to w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 wskazano 10 zadań mających na celu zapobieganie próbom samobójczym. I to jest w związku z powołaniem zespołu w 2016 roku roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego. W tym zakresie został powołany zespół roboczy przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, jak również Biuro do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. Głównym celem realizacji zadań jest zwiększenie właśnie dostępu do pomocy dla osób w kryzysie samobójczym, zwiększenie kompetencji dla osób, które udzielają pomocy, czy programy profilaktyczne skierowane do różnych populacji, jak również ograniczenie dostępu do metod popełniania samobójstw, czy poprawę monitorowania prób i zgonów samobójczych. W tym zakresie między innymi przez Instytut Psychiatrii i Neurologii prowadzony był cykl webinarium o zdrowiu psychicznym dla dzieci i młodzieży poświęcone właśnie zapobieganiom zachowaniom samobójczym. W tym zakresie również to od wielu lat prowadzony jest monitoring mediów w zakresie zasad poruszania tego tematu. Było w ubiegłym roku 160 interwencji w tym zakresie, gdzie przeprowadzane działania edukacyjne i o zasadach pisania w sprawie tych tematów, jak również informacji, gdzie osoby mają się zgłosić w celu uzyskania pomocy. Zawsze, za każdym razem w przypadku informacji prasowych, w przypadku informacji w internecie jest przekazywana infolinia, gdzie osoby mogą się zgłosić. Jednocześnie też realizowane są w tym zakresie programy profilaktyki zachowań samobójczych dla dzieci w wieku 13, 18 i 19 już po próbach samobójczych. Oczywiście to jest prawda, że próba popełnienia, te ponad 2000 osób, które próbuje popełnić samobójstwo, bezwzględnym wskazaniem medycznym jest przyjęcie pacjenta na oddział szpitalny w celu leczenia tej osoby. Mamy na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o trzeci poziom referencyjny po reformie systemu zdrowia psychicznego, trzeci najwyższy poziom referencyjny, szpitale całodobowe, które przyjmują pacjentów. To są 27 ośrodków wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej i są we wszystkich województwach na terenie kraju, a łącznie jest 41 oddziałów stacjonarnej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. W tym zakresie też bardzo mocno się rozwija reforma, która powoduje deinstytucjonalizację leczenia dzieci i młodzieży, gdzie pierwszy poziom referencyjny ma być blisko pacjenta. Jest już podpisanych 347 umów dla ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży i te osoby mają blisko do swoich poradni, gdzie uzyskują bezpłatną opiekę bez skierowania i tam mogą uzyskać pomoc psychologiczną. I oczywiście jest również drugi poziom referencyjny. Aktualnie jest 116 takich placówek, gdzie również pracuje lekarz psychiatra, może rozpocząć farmakoterapię tych pacjentów, jak również tam działają przy niektórych ośrodki dzienne, które są do dyspozycji właśnie dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie. Pani posłanka Barbara Nowacka, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze,
ten krzyk rozpaczy młodych osób zasługuje na poważniejsze potraktowanie niż opowieść, że właściwie wszystko zmierza w dobrym kierunku, bo w dobrym kierunku nie zmierza. Bo pieniędzy na psychiatrię dziecięcą po prostu brakuje. Bo kryzys suicydalny wśród młodych osób jest faktem. I opowieść, że coś zaczynacie, coś zrobicie, jest po pierwsze trochę spóźniona, w dużej mierze nieprawdziwa i za mała, niewystarczająca. Ponad 2000 prób samobójczych, na samym Pomorzu ponad 400. Odrzuciliście 700 milionów, które proponował Senat na wsparcie psychiatrii dziecięcej. Uważa pan, że macie wystarczająco dużo pieniędzy? Czy uważa pan, że nie potrzeba szkoleń dla nauczycieli, gdzie w szkole bardzo często jest najłatwiej te kryzysy wyłapać? Pan mówi, niech więcej rozmawiają rodzice. A jak pomagacie tym rodzicom? Jak pomagacie dzieciom? Przecież to wy nie chcieliście sponsorować telefonu zaufania dla dzieci, który działa dzięki zrzutce, a nie dzięki waszym działaniom. Może czasami warto nie mówić pustych słów, a podjąć realne działania, bo te 2000 ponad prób samobójczych wśród dzieci i kryzys suicydalny wśród młodych osób obciąża właśnie także waszy bezład. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zapraszam. Dziękuję bardzo serdecznie. To właśnie nie są puste słowa, bo faktycznie reforma psychiatrii dzieci i młodzieży jest realizowana od kilku lat, systematycznie się poprawia i systematycznie bardzo istotnie wzrastają również środki przekazywane na ten zakres. Oczywiście to jest zdecydowanie więcej niż podczas poprzednich rządów i właśnie psychiatria, w szczególności dzieci i młodzieży, jest tym zakresem, jak również psychiatria dorosłych, ponieważ również tam jest przeprowadzona reforma, gdzie pierwszym pełnomocnikiem był Marek Balicki, który był z państwa rządów uznany autorytet w tym zakresie. Jeśli chodzi o dostęp dla pacjentów infolinia, to infolinia działa. Jest dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka, który funkcjonuje całodobowo. Każdy może zadzwonić, telefon 812 12 12 i zawsze jest odbierany w tym zakresie. Również jeśli dziecko się obawia, nie chce zadzwonić, może prowadzić czat z osobą, która jest uprawniona, może, żeby ewentualnie rodzice nie słyszeli, jeśli jest taka potrzeba. Także Ministerstwo Zdrowia bardzo mocno pracuje w tym zakresie i w pełnym zakresie rozwija to. Jeśli chodzi o pierwszy poziom referencyjny, to już jest w każdym dostępność pełna, te ponad 300 podmiotów. Jeśli chodzi o drugi poziom referencyjny, Narodowy Fundusz Zdrowia nadal jeszcze poszukuje kolejnych ośrodków w tym zakresie, żeby ta dostępność była większa. Prowadzone są szkolenia psychologów, psychoterapeutów w celu zwiększenia dostępności właśnie na tym pierwszym poziomie opieki psychiatrii dziecięcej i właśnie te ośrodki mają być najbliżej tej osoby właśnie w szkole, bez skierowania, po to, żeby pacjenci mieli całkowity dostęp do tej usługi. I jeśli chodzi o finansowanie, finansowanie jest w pełnym zakresie takie, jakie jest potrzebne. To jest naszym priorytetem i w tym zakresie, ponieważ to w systemie ochrony zdrowia są stosunkowo niewielkie pieniądze, w całym zakresie takie, jakie są potrzebne, będziemy przeznaczali zgodnie z zapotrzebowaniem. Także dziękuję bardzo serdecznie. Przeznaczamy. Nie ma możliwości przekazywania środków, które będą nieefektywne. Mamy tyle osób, ile mamy zatrudnionych. W związku z tym nie da się zatrudnić osoby ze Stanów, nie wiem, z innych państw, zaimportować psychologów, lekarzy, tak jak państwo chcą. Dziękuję bardzo.